Witam bardzo serdecznie, tutaj Super Mario OK, a dzisiaj gramy Ark Survival Ascended. Ostatnio, jak pamiętacie, tam fabrykę założyłem, wrzuciłem tu paliwo. 74 paliwa mam i starcza to na 3 dni, 2 godziny, nie? Dorzuciłem tutaj do fabrykanta sobie naboje, to już dostaliśmy, kiedyś tam znaleźliśmy. Parę rzeczy, te oto nasze perły są potrzebne na to, żeby tworzyć to. Zaraz zobaczycie. Tour O. Włączamy, nie? Włączamy tego, ten maszynę. Jak włączycie maszynę, to wam pokazuje co. Możemy sobie to teraz zrobić i sobie to zrobię zaraz. Możemy sobie karabinek zrobić. Czekajcie, tu mamy Assault Rifle. Ammo typu Advanced Rifle Bullet. Mamy to? Advanced Bullet. Okej, okay, Advanced Bullet. Okej. Okay. Aha, a my potrzebujemy do RAF Bullet. A tutaj jakie są? Pump Action Gun. Advanced Bullet. Advanced Bullet. Simply Shotgun Ammo. Dobra, to tutaj potrzebujemy Advanced Rifle Bullet, czyli te. Akurat tych, których nie mamy, no. Ale możemy ich zrobić Gunpower. Mamy Gunpowera. Czekajcie, wyłączmy na razie go, żeby paliwo nam się nie marnowało. Do tego też potrzebujemy elektronik. Elektronik to jest tu. Tworzymy elektronik właśnie z tych pereł i metalu, nie? Więc spoko. Tu też tworzymy z obsydianu i cementu, nie? Cementu dużo mamy, jak pamiętacie, ostatnio z tych od bobra zakosiliśmy. Ale tu jest mega drogie, bo tu potrzeba 2000 kryształów, 600 oleju, 3200 metalu, 600 polimeru i 800 cementu. To jest następny fabrykator, który tam będzie coś tworzyło się w nim. No trochę tego nam jeszcze będzie brak, potrwa zanim to będziemy mieli. Ale na razie nam wystarczy. To jest fajne, tylko ten Angel Gel nie wiem gdzie zdobyć jeszcze. Jakbym ten Angel Gel zdobył, no to wtedy byśmy mieli, o tu też jest dobre takie działko, nie, że wiecie, będzie nas chronić, jak ktoś się zbliży, to automatycznie będzie go niszczyło, nie. Też jest spoko, elektronik musimy tylko sobie wybudować i trochę więcej metalu. Lodówka elektryczna, ona chyba jest lepsza, na pewno jest lepsza od zwykłej. To też ją sobie zrobimy, ale trzeba tam prąd wszystko donieść, a żeby prąd donieść, no to prąd trzeba, te kable, nie, te kable są struktury, które trzeba przeciągnąć i oprócz tego, chyba tu trzeba prąd. Prąd albo na paliwo lodówka jest, nawet nie wiem. Czekajcie, keep prefers from spoiler long electric to run. Aha, no właśnie, czyli musimy jednak mieć tego. Fabrykator, to jest nasz fabrykator. Tu trzeba, żeby mieć prąd, no to trzeba generator, nie? No generator to tam jakoś trochę, nie aż tak mega dużo kosztuje, ale kosztuje trochę jednak. Grill mamy, co możemy jedzenia też na grillu robić. Olej to w sumie też mamy, oprócz metalu, to pójdziemy sobie po metal później. No tak jak mówię, to mnie interesuje, ta broń mnie interesuje, bo mamy wszystko, ale amunicji nie mamy, ale amunicję można zdobyć fajnie, łatwo. Czekajcie, metal tyle, no trzeba iść po prostu po dużo metalu, ale to później zrobimy sobie broń. Karabinek, jestem ciekaw jakie obrażenia robi taki karabin, nie? Będzie ciekawe, będzie ciekawe. Tu jest granat. Mamy granat, poison granat, nie? To jest taki dymny efekt, ale on tylko działa na ludzi, więc nie ma sensu go robić, bo chyba, że gramy multiplayer, no to wtedy możemy sobie to wytworzyć, nie? A jak nie gramy multiplayer, no to nie ma sensu jakby tego tworzyć, no bo to działa tylko na ludzi, nie? Oni efekty humans, jak widzicie, pisze, nie? Szkoda, bo by na dynka tak rzucić i by sobie poszły spać, nie? Co my tu jeszcze mamy? To już mamy, bo zdobyliśmy wcześniej sobie to. Spray Panther, to pewnie Number Set Point Region. Fire, nie wiem o co chodzi do końca. Tu chyba, że zaznaczasz jakiś teren albo coś tam, nie wiem. Ten grill mnie tak trochę zainteresował, ta butla. Światła na razie nie potrzebujemy, będziemy mieli większą bazę do tego. To co to jest? Conditor. Run, private history, world, heat and cold. A, okej, okay, to jest klima. To jest klimatyzacja. To jest klimatyzacja i możemy sobie po prostu, jak nam za gorąco będzie, no to klima nas będzie wejść chłodzić. No, no to jakiś plus.
że nie musimy już do wody przynajmniej latać. To 3C4, no to wiadomo o co chodzi, nie? To C4 kanał nie wie strukturę. No ciekawe, ciekawe czy rozwala coś. A to też jest pewnie na multiplayer bardziej, że komuś bazę rozwala czy coś, nie? Tu jest chyba pilot do tego. Detonator, no, naboje. O, to jest motorówka tutaj, tego mamy. Motorówka jest pewnie na benzynę. Albo może nawet nie. Black Pier, o, mamy Black Pier też w sumie. Zaraz je przyniesiemy. Patrzcie, nie wiedziałem, że tu potrzeba Black Piera. Daj mi Black Piera. Ten stół chyba zbliżymy bliżej do fabrykantu tego, to żeby tak nie latać sami z tego. Albo zobaczymy w sumie. Czekajcie, bo tu amunicję też, ale to już tutaj broń nas nie będzie interesować, bo broń będziemy stamtąd robić, bo jest lepsza. Jedynie co, to mnie będzie interesować, bo to będzie może lepsze. Szybciej się będzie jakby... dobra, a tu mamy te perły. Tylko tyle perł mamy? Myślałem, że więcej mamy perł. O, i oksygon. Obsyraczy ton. A daj mi to też, w sumie. To mi daj i jeszcze daj mi to i zaraz zobaczymy Mikołaj, bo tam gdzieś jest niedaleko. I tak mieliśmy lecieć do zimy, polecimy sobie do zimy w tym teraz, tylko czekajcie, daj jeszcze to. To wrzuć i perły. Myślę, że więcej tych perł mamy, chyba że gdzieś je dałem. Dobra, pierw zobaczymy co ten Mikołaj nam przyprowadził tutaj. Czekajcie, co byśmy tutaj możemy odłożyć? Odłóżmy sobie kreatynkę. Kreatynkę sobie odłóżmy tutaj. Na razie tą kreatynkę sobie tu odłóżmy. I tyle na razie, no. Kamienie tego, tutaj to, dobra. Idziemy zobaczyć, co ten Mikołaj tam. Jeżeli on jest w ogóle tutaj w pobliżu, nie? Dobra. Jest tu gdzieś ten Mikołaj w pobliżu? Dobra, sprawdźmy czy Mikołaj jest, czekajcie, nie ten, ty. Czekaj, tobie damy level. Waga, o Boże, ale dużo tej wagi dałeś, no. O, jajko. Jajeczko. Często te jajka ostatnio widzę dajesz. Sprawdźmy gdzie ten Mikołaj znowu nam tym razem poleciał. Tu go nie widzę. O, tam coś jest, jakiś engram. Dobra, przelećmy się kawałek, może. Chyba nie, on ostatnio leciał z tej strony, więc będzie pewnie gdzieś z tej strony. Albo z tej. A przelećmy sobie tutaj. Dobra, wylądujmy sobie na razie tutaj. O, kolejne siodło. I jedzenie. Indyk, ty to siodę mi odczep. Kolejne siodło dla kogo? Dla parazaura. Mamy parazaura. Dobra, chodźmy stąd. Dobra, widać tego Mikoraptora, Mikołaja, Santa Raptor? Czy go nie widać?
Ja go nie widzę, dobra, walisz go. Nie chce mi się latać za tymi prezentami. Chyba, że go zobaczę. Ale go nie widać, nie ma go. O, jest, jest, widzę go, widzę go. Tam jest. Ze strony lasu. Ale dobra. Czekajcie. W którą stronę leci? Okej, on leci tu, tu. Dobra, nie chcę mi się taki kawał lecieć. Idziemy przygotować to, co mamy, to mamy. Idziemy przygotować się do tego. Do wylotu w zimę, nie? Trzeba ciuchy wziąć. Odpowiednie. W sumie mogę sobie już wylądować, nie? Bo będziemy stąd startować. Zaraz wracam. Damy ci trochę tego jedzenia, ci damy, bo będzie ci potrzebne, więcej pewnie. Na podróż. Damy ci to, dobra. Jajko daj mi tutaj z powrotem. To trzeba schować. Schowajmy se to. To też. Dobra. Dajmy do tego fabrykanta to. Zróbmy sobie tą butlę na wodę, zobaczymy. Brąsę sobie, czekajcie, bo brąz potrzeba to, 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 pomylor. 10, 35, dobra. Zróbmy sobie na razie tą butlę. Później sobie zrobimy te resztę, dobra, turow. 2-0. O, aż tyle waży? A ta ile waży? Weight 5 kilo. O, a tu weight 2-0. I pa water 300. 200. Dużo lepiej, nie? I mniejsza waga. A tą wodę se zostawmy tutaj. Będzie do tego, bo ona nie znika. O, już pełne to tutaj, dobra, jest full, dobra, daj mi to. Daj mi to. A tobie damy. Dobra, spadaj na drzewo. To damy ci tu, później tu też miejsce zrobimy sobie na te. Service Dimitri Meat Berries, ten berries. Dobra, idziemy sobie wodę zapełnimy. Czekajcie, co miałem zrobić? Co ja tu mam? Aha, dobra, siodła. Ostatnie miejsce na siodła, kurde wodę, tych uzbieraliśmy już tych siodeł. Płaczcie, pyk. 73. Okej, okay, chyba wszystko wyrzuciliśmy, co nie potrzebujemy. Dobra. Dobra, idziemy. Możemy. A nie, ciuchy, ciuchy, ciuchy na zimę. O, bym zapomniał, właśnie. Coś mówiłem, miałem wziąć. Te ciuchy se zostawmy. Daj mi te ciuchy na tego. Gdzie mam zimowe ciuchy? To gdzie ja zostawiłem zimowe ciuchy? Przecież ja miałem zimowe ciuchy zrobione, nie? Gdzie je mam? Serio? Gdzie ja mam zimowe ciuchy? Co się stało z nimi? Gdzie ja je zostawiłem? A, już wiem, gdzie je zostawiłem chyba. Nie, tu też ich nie ma. Gdzie ja zostawiłem te zimowe ciuchy? Tu nie ma. Tu są. Tu są te zimowe ciuchy, no. O, mamy buty. Patrzcie, zapomniałem, że mam to jeszcze, dobra. To tak. To mi daj, to mi daj, to mi daj,
I rękawiczki mi daje, dobra. Dobra, a tu sobie weź sobie, czekaj, ile tu jest miejsca? Na 5. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, zmieści się. Tak. I kask ci zostawimy. Weźmiemy setko te ciuszki zimowe. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Czapka tego. Rękawiczki. Czy buty? Wszystko? To było wszystko. See you. Pokaż. Tak. Aha, jeszcze spodnie. Gdzie mam spodnie? Aha, tu są spodnie, dobra. Bo teraz nam będzie za gorąco nam będzie. Teraz na bank nam będzie za gorąco. Zamknij drzwi. Z tamtej strony też zamknij drzwi. Zamknij drzwi. Dobra, zamknięte drzwi są. Zróbmy teraz tak. Tak. Idziemy na polowanie pingwinów. Wrócimy za niedługo, moi drodzy. O, jajko jeszcze weźmy. Zanim pójdziemy. Dzięki. Mam nadzieję, że ta lodówka, którą stworzę, tu będzie dużo lepsza. Co się stało? Co się stało? Ja coś craftowałem, czy co? Nie wiem. Kliknąłem dwa razy, a jakby się coś, jakby się wykrastowało. Dobra. Myślałem, że coś się wykraftowałem. Dobra, nieważne. Daliśmy to jajko, daliśmy, nie? Daliśmy jajko. Dobra. Let's go. Let's go, ruszamy w podróż. Wy się tutaj bawcie. Grzeczni bądźcie, żeby kurne nie wstydził się za was, jak wrócę. Dobra, lecimy. Lecimy. Kurde, ciężar czemu? Bo ja mam tyleż chyba tych. Dobra, daj to. Masz jedzenia więcej, ci się przyda tym razem. Czekaj, jeszcze raz. To. A, bo dwie pałki mam też. Trzeba jedną pałkę wyrzucić. Po co nam te pałki? W sumie po co nam te pałki? Już te pałki nie potrzebujemy do ogłuszania. Raczej. Te pałki to do mniejszych było potrzebne. Czekajcie, gdzie te pałki damy tutaj. Daj mi jedną zbroję. Tutaj miałeś taką. Tam jeszcze jedna się wejdzie chyba. To mi daj. A ty masz tą pałę. Ta jest mocniejsza. O cholera, dobra, trzeba się rozebrać. Bo już tam za gorąco. Na razie się rozbierzmy. Aha, to jest do craftowania, dobra. A nie, nie jest do craftowania. Nie, ten jest do craftowania i waży kilo? Co ci podobało? Aha, do fix, że do naprawy, dobra. 45 już tego mamy. Aha, to mi daj. Co jest gorąco? Zdjąłem ubrania, spierniczaj. Dobra. I to mi daj. A tak, ty spadaj. I ty spadaj, dobra. Dobra. Teraz tak. Tu są te ciuchy. Ze dwa wejdą, dobra, to w sumie nie wiedziałem, że mam tego. To mam co, buty? To mam. Jeszcze brakuje nam tylko, ale dobra, nieważne. Te ciuchy jeszcze wrzucić, ale to wywalmy. To wywalmy. Nie chcę tego. I tego też nie chcę. Daj mi tak. Te spodnie daj tutaj. Są dużo lepsze. Dobra. Tak. Chyba wszystko wrzuciliśmy, co mieliśmy wrzucić. Dobra, wiem, że ci gorąco. Już nie marudź. Zaraz ci nie będzie gorąco. Dobra, lecimy. Pierw polecimy sobie. Gdzie zaznaczymy, gdzie jest zima, tak naprawdę.
Tu brama zamknięta, zamknięta, dobra. Po wodę chodźmy najpierw. Cholera jasna, muszę teraz wejść na górę. Kalabanga! Widzieliście to? O, jeszcze się... Boże, jeszcze raz. Dobra, patrzcie na to. Kalabanga! O, nie udało się tym razem. Dobra, ptero. Ja pierdziele! To jest właśnie to, jak przy wodzie wylądujesz, to automatycznie zlatuje z niego jakby. Spierdzielaj mi z tym temperaturą. Co to pirania była? Jo, tu pirania sobie pływa, o ty... O ty jedna, no. Dobra, zróbmy teraz tak. Dobra, come in. Follow me. Chodź tutaj. Kuźwa, chodź tutaj. Dobra, stój sobie tu na chwilę. My musimy się napełnić. Jedno to tak. Butla wody. I gdzieś tutaj pirania pływa. Osze. Krótko i na temat. A te ostrze, czekaj, za co bym mógł, nie mam w sumie za co, za bardzo. Jeszcze miecza nie używaliśmy, pokaż jak ten miecz w ogóle wygląda. No, jest ciekawy. Ciekawy wygląda ten miecz. Ciekawe, jak kamerę wezmę, czekaj. No, ciekawy ten mieczyk. Dobra, schowaj sobie go do wody. Jeszcze jakaś pirania. Jest tutaj. To mnie wkurza. Akurat teraz mi się temperatura podniosła, kiedy ja muszę iść do tego. Do tej strefy zimowej. Akurat teraz, nie? Muszę tracić czas na właśnie to, nie? Nie mogło to już być wcześniej, tylko akurat teraz. Normalnie pech to się nazywa jak nic, nie? Teraz będę tracił czasu na jakieś dziadowskie chłodzenie. Normalnie masakra. Naprawdę, serio. Zaraz wypróbujemy tą butlę. Dobra, wyjęłaś. Pierdzielę, najwyżej zdechnę. Nie chce mi się tutaj... O, dobra, dobra. Pokaż to. Aha, bo mamy pełne, to nie wypijemy. Ale butla mniej waży, tak czy siak, no to już jakiś plus. O, idź w cholerę. Lecimy i tyle. Lecimy, moi drodzy. Czemu tą wagę taką masz? Ja nie tego nie rozumiem. Dobra, te kamienie. Out. Out. I tyle. O, tu masz tą jeszcze tą rybę. A wal się na... Wiesz co. Dobra, wow, a to co to lata? Aha, to są ptero. Mapa.
Zima będzie chyba gdzieś w kierunku tamtym, nie? Jak dobrze pamiętam, ta. To będzie gdzieś w tamtym kierunku, dobra. A ty kim jesteś? Jesteś Ptero czy Pterek czy Trek? Ptero, dobra. Co one tam zabijają? Pocałuj mnie w noc, jeśli myślałeś, że ci się dam uderzyć. Świniak. Dobra, odpocznij sobie chwilę. Pagonią mnie skurczybyki, no. Chamy, dobra. Leć! Dobra, mapa. Dobrze, lecimy w tą stronę, okej. Niech tak będzie, niech tak będzie. Dobrze. Polecimy sobie przez dżunglę trochę skrótami, czekajcie, mapa. Bo dobrze my, no, my będziemy tak, w dobrym kierunku tego. O, tam nawet coś spada przy okazji sobie, tam może zabierzemy coś ciekawego. Znajdziemy. Latam powoli, nie chcę się za bardzo męczyć, wiecie o co chodzi, żeby mnie później coś nie zjadło. O, tu chodzi, tego bym sobie oswoił. Szkoda, że nie mogę z powietrza strzelać, nie? To bym go załatwił, kurde, skuba. O, gorąco tutaj jest, no. Dobra, troszkę przyspieszmy. Engram jakiś nam tu spada. Nie ma tu niczego takiego. O, alfa! O, już, 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 już. Już. No bo jakby inaczej, nie? I mi teraz energię zabierze, no. Trafisz go w ogóle? Cholera, patrzcie, alfa tam jest, no. Ale alfa ptero? Chyba tak, dobra. Odpocznijmy sobie na chwilę. Żeby nas nie zaatakowała, tylko. Tu te pierony małe łażą. Dobra. Zeszedłbym i wziąłbym, zobaczyłbym co tam jest, ale boję się, że mnie zaraz zeżerę tamty. Czekajcie. Dobra, pieprzę to. Jeszcze w tym miejscu ten engram wylądował. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej, moi drodzy. O, możemy sobie wieżę w sumie odwiedzić po drodze. W tej wieży nie byliśmy jeszcze. A, nie, w tą stronę lecimy ogólnie. Fajnie. No to nie odwiedzimy tej wieży. Zboczyliśmy trochę z kursu, jakby. Dobra, my lecimy tu. Dobra. Dobra, przyspieszmy trochę. Co to za w ogóle za staw? A, to kaczory tam pływają sobie. Dobra. A, to są te dziady, których nie lubię. No, to są te wredne gnoje. Dobra, mapa.
Lecimy tam, w tą, dobra. Przyspieszmy trochę może, dobra. W sumie staminę trochę mu udźwigliśmy, no to on trochę... zwolnij. Widzieliście tam to? Ja to chcę. Ja go chcę, tylko jak go zdobyć? Jak go zdobyć, powiedzcie mi, no. Patrzcie, to jest piękne. Wylądujmy na chwilę. Tu nic nie ma. To jest piękne normalnie, nie? Jak ja bym to mógł zdobyć, to bym był szczęśliwy, nie? Nie ma tu nic, dobra, zejdźmy na chwilę. O co tu chodzi? Za daleko jest, czy jak? Może z łuku go strzelić od razu trzeba. I on od razu idzie spać, że wiecie o co chodzi, że on jest taki, że łatwo idzie spać. Mapa. To tak jest w tym samym kierunku, dobra, tylko żeby tam nic, tak jak wcześniej mówiłem, nie zeżarło nas. No, już był. Już się straszył. Dobra, lecimy. Kiedyś się zdobędę na pewno. Nie mam teraz na to czasu za bardzo. Jeszcze cię zdobędziemy, zobaczysz. Jeszcze będziesz nas. Nasz. Cholera. Dobra, jesteśmy już niedaleko zimy. Trzeba zjeść sobie coś. Dobra, wylądujmy tutaj trochę. A, jeszcze mamy w sumie energię. Zaraz będzie trzeba się ubrać. Bo będzie za zimno nam. Okej. Ty coś ty za jeden. Pterodaktyl, dobra, ty mnie nie interesujesz, więc spoko, luz. Dobra, gdzie byśmy wylądowali? Tam może. Trzeba odpocząć, bo już nam się męczymy się, o. Też ptero. Gdzie jest pterex? Gdzie jest pterex? Okej, jesteśmy tutaj. O, tam już jest zima, dobra. Już jesteśmy niedaleko zimy. Dobra, lecimy dalej. O, tu jest ten nasz wielkolud. Tu chyba gdzieś była skrzynka, jak dobrze pamiętam. Ale nie wiem, czy warto ją brać razem z nim. Ptero, bo... Okej, myślałem. Albo ona jest gdzieś tu. Gdzieś była. Wiem, że ona gdzieś tutaj jest na bank. Raczej. Ukryta pewnie. Czekajcie chwilę, tak. Ona gdzieś tutaj była, wiem, ta skrzynia. Tylko jest pewnie ukryta, dobra. Wypoczęliśmy. Jak będziemy wracać, to najwyżej, dobra, lecimy dalej.
Dobra, polecimy sobie wzdłuż plaży trochę. Tu jest fajna miejscowa też. Tu jest fajna miejscowa. A może ta skrzynia gdzieś tu była? Dobra, mapka. W którą stronę? A, dobrze, sobie jedziemy. Dobra, czyli prosto przed siebie. Dobra, prosto przed siebie. Let's go. O, już się zaczyna powoli, widzę lodowce. Jakby zimna woda bardziej. O, czyżby to był raptor? Czyżbym gdzieś słyszał raptora? Czy mi się daje? A, myślałem, pomyłka. Myślałem, że raptora słyszę. Dobra. Nieważne. Raptor jeszcze się tam złapie. Raptor się jeszcze złapie, moi drodzy. Lecimy. Ło, a tu co tu się dzieje? Czekajcie, czekajcie. Wow, 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 wow. Wycofajmy się. Ło, gryf. Albo coś dużego. Patrzcie to. O, nie, nie, nie. To my tam nie podlecimy na pewno, bo tam to dostaniemy w ścier jak nic. Tam jest reksy, nie reksy. Ja pamiętam sobie, wyewolwę sobie, oswoiłem raz reksa, nie? Dobra, czekajcie, musimy... czekaj, kurde, nie bij... nie tak szybko, bo zaraz się zmęczysz. Gdzie ty jesteś? Tutaj, dobra. Z tej strony pójdźmy. O Boże, patrzcie, jak te ptaszyska nas atakują, to dead jak nic na miejscu, raczej. Czekajcie, na chwilę odpocznijmy, bo już mamy mało tego. Trzeba ci więcej tej staminy dać jeszcze. Co to jest? A, pirania. Dobra. Chyba pirania. Fajna miejscowa też tutaj w sumie. Nie najgorsza. Patrzcie tam, a nie to ptero, myślałem, że to te tam latają. Dobra. My jesteśmy tu, czyli idziemy tu. Powoli zaraz ubrania będziemy trzeba ubrać. Coś tam chodzi. Co to jest? Rex pewnie jakiś. Się założę. Na Rexa trzeba uważać, bo jak wejdziesz w jego jakby zasięg, to on tym samym rykiem cię obalić może, nie? O, to ptak jakiś tam chodzi. Tego ptak, ten ptak ponoć jest mega dobry. Jak się go oswoi, no to już mamy dużo. On duże dinki nawet może przenosić, nie? Ten ptak, o. Ten, co teraz tam się tak porusza. Dziwnie. On jest, nie wiem, ranny czy co? On tak się porusza. Dobra, spadamy stąd. A, bo to jest gryf. Nie mów mi, że to jest gryf. Dobra, chodźmy stąd, chodźmy stąd. Bo zaraz coś czuję, będzie ała. Lepiej się odsuńmy od nich. Na razie nie jesteśmy gotowi jeszcze na tą walkę. O, patrz tam następne. Dobra, wchodzimy w strefę zima. Już powoli. Tak jak podnieśmy się troszkę wyżej. O tak, dobra, jesteśmy w strefie zimowej. Wylądujmy. Ubierzmy się. Dobra. Ubranie. Jesteśmy, szukamy pingwinów, moi drodzy. Szukamy pingwinów teraz. Jesteśmy ubrani na ciepło. Szukamy pingwinów. Ale piękna ta zima, nie? A level dostałeś, czekaj, wylądujmy. Nic tutaj nie idzie do nas, żebyśmy się... nie zali z, zaskoczyć. Dobra, level ci damy. Wagę oczywiście. Tobie wagę, a staminę później, bo wagę jeszcze trzeba ci troszkę dodać. Do 400 przynajmniej.
I później znowu staminę, nie? Dobra. Już. Lecimy dalej, moi drodzy. Lecimy dalej. Gdzie te pingwiny? Gdzie są te pingwiny tak obiecane? Co miały być tu pingwiny? O, tutaj wieża lodowa. Może się tam przelecimy, zobaczymy tą wieżę, co? Przelecimy się, ale pingwiny poszukajmy. Pingwiny powinny być gdzieś blisko wody. Patrzcie, te mamuty, nie? I tamto coś. Te mamuty są... Takiego mamuta mieć. Ciekawe, czy by dało się oswoić takiego mamuta tak łatwo, nie? O, te ptaszysko, tam uwaga na ptaszyska. No dobra, tam widzę diamenty chyba są. Gdzie te pingwiny są, nie? Gdzie te pingwiny są? Ja się pytam. Ciekawe, czy można, a pingwiny chyba nie można oswoić, jak pamiętam dobrze. Dobra, pochuśmy sobie trochę. Te niech się tam tuką, patrzcie, te reksy tam, te wszystkie. Pingwin, jesteś pod wodą gdzieś, pingwin? Co to jest? Pingwin? Nie, myślałem. Gdzie te pingwiny? One powinny być na brzegu gdzieś, nie? Chodzić. Strefa zimowa. No. Dobra, szukamy dalej pingwinów, moi drodzy. I ptaszyska te latają. O, ja już się ich boję, naprawdę, że będzie grubo. Ciekawe, czy ich mogę unieruchomić. Takiego ptaka i go później oswoić. Wiecie, o co chodzi? Czemu się, Ptero, nie chcesz cofać? Dziwne, że on się nie może cofać, nie? Za dużo tych ptaków jest, patrz, jak one odważne są z tymi reksami walczyć. Co dopiero z takimi jak my, nie? Dobra. Nie chcemy do wody wlecieć, na pewno. Tylko nas nie atakuj, bo one są agresywni chyba, z tego co pamiętam. O, co tu jest? Myślałem, że pingwinek, a to jakaś roślina. Co one tam złapali? O, tam będzie skrzynia, bo tam widzę coś tam takiego podobnego jest. Gdzie tam się bije to coś. Co to było? Kuźwa, nie atakuj mnie, proszę cię. Idziemy stąd, dobra. Co to tak się wydziera? Patrzcie, te mamuty, nie? Fajne, nie? Mamuty chyba nie są agresywne, one bez powodu chyba nie atakują. No. Mamuty bez powodu nie atakują, fajne, nie? Dobra, idziemy szukać dalej tych, o tam trzeba przejść obok. Patrz tego łobuza. Słyszę, słyszę. Słyszę jakby te pingwiny, ale ich nie widzę. Patrzcie to. Co tutaj lata? A, to są te, to ta. W sumie. Kurde, ile ich tam jest? No, o tam coś jest. Skała to jest, czy co to jest? Uwaga, żeby na wodzie nie wylądować, bo będzie kicha, wiecie o co chodzi. Automatycznie zlatujemy, nie? Skała, a tutaj będzie na bank skrzynia jakaś, nie? Ale ja tam nie schodzę, nie ma bata. Patrzcie, co tam chodzi. Dobra. O, patrzcie, jakiś tam atak ma specjalny. Dobra, tam nie... Dobra, po to skrzynię jeszcze się wrócimy. Idziemy dalej, moi drodzy, dalej idziemy. Sz
szukać pingwinów i spadamy stąd. Chyba ich widzę nawet z daleka już, coś tam widzę. Oby to były one. Patrzcie tu, nie? Fajnie to wygląda, nie? Tu jakieś skałki są. Ciekawe, co to za skała. Co to jest za skała? Zaraz sprawdzimy ją. O, jest pingwin. Widzę pingwina. Chcę tylko sprawdzić tą skałę. Eee, to tam. Myślałem, że to jakoś tego. To nie, nie interesuje nas to. Zwykła skałka. Dobra, chodźmy tu. Chodźmy tu. Tu są jakieś tego, tam coś jest jeszcze. A gdzieś tu pingwina dopiero co widziałem. Gdzie on jest? Pewnie pod wodę poszedł. Ja raczej nurkować nie będę tutaj. Coś nad nami lata. Nad nami albo pod nami. Pływa. Coś tam pływa i dużego. Patrzcie no. Coś tam pływa. Dobra, gdzie pingwiny są? Dopiero pingwina widziałem. Gdzie są pingwiny? A, to wy. To wy, pierony. Dobra, szukamy pingwinów. A, to kaczor. Tam chyba delfin pływa, no. Delfin. Gdzie są te pingwiny? Dopiero co były. Dopiero co widziałem, czy to był pingwin, czy co to było? Uwaga, bo tam lata to coś. Nie chcę, żeby nas zaatakowało. Dobra, tu nie ma pingwinów. Przelećmy na tamtą stronę. No masakra, teraz nie będę mógł znaleźć pingwinów. To jest normalnie koszmar jakiś. Serio. Dobra, luzik. Wyląduj sobie na chwilę. Odpocznij sobie chwileczkę. I poszukajmy tych pingwinów. Nie ma ich tutaj nigdzie. Patrzcie, to fajne, nie? Tu nawet by można było z bazę sobie zrobić fajną. Patrzcie, jest tu lepiej jeszcze jaskinia, nie? Ale były jaja. No nie ma tych kurna pingwinów, czy jakich? Cholera jasna. Patrzcie, tam jest jakaś grota, nie? Zanurkowałbym se, ale nie chcę ryzykować. W nieznanych miejscach na razie. Dobra, spróbujmy na górę tutaj wejść. No i co? Nie ma żadnego pingwina, nie? Oczywiście. Jesteśmy na Arktyce i nie znaleźliśmy żadnego pingwina, bo jakby inaczej. Tam jeszcze są te brzegi, bo pingwiny raczej tylko na brzegach powinny być, nie? O, tam tu pływają jakieś skurczybyki. Może dlatego, że one tu pływają, to pingwinów nie ma. Żeby żadnego pingwina nie spotkać, no to już jest naprawdę, nie? Pech, trzeba mieć pecha jak nic. O, tam coś widzę jest. No nie ma żadnego pingwina, nie? Serio. Dobra, lecimy tam, do tamtego brzegu. Może tam coś znajdziemy. Dobra.
Dobra, wylądujmy na chwilę, żeby se dychnął. Żadnego pingwina. Ludzie! Ja chcę pingwina! O, tam coś jest. Lecimy tam. Lecimy tam, o. Lecimy se tam. O, coś tam jest. Coś tam mamy. Zwolnij. Na takiej wysepce nikogo nie ma. Bez kitu, że żadnych pingwinów nie mogę znaleźć. Serio? To jest jakiś kurde żart. Tam też coś będzie, skrzynka pewnie. No tu jest skrzynka, ale to skrzynkę nie ruszymy. Zostawimy sobie na później. Bo chcę dla kogoś innego zostawić tą skrzynkę, wiecie o co chodzi, żeby level dostał, bo tutaj co ja zrobię? Level nie dostanę za dużo, bo tego, bo nie mam się z kim bić, nie mam szans nawet się z kim bić, więc tego. Dobra, idziemy szukać dalej tych pingwinów, tam sobie polecimy. Na górę może polecimy. Sprawdźmy górę tutaj. Raczej wątpię, żeby coś tutaj było, ale można sprawdzić. Oczywiście żadnego pingwina nie ma. Duża ta strefa zimowa trochę, widzę, jest. Patrz tam, ile się tuczę tych mamutów z czymś tam. Ta strefa zimowa to tu jest chyba hardcore, kurde. Coś mi się wydaje. Jest tu jakiś pingwin? O, Boziu, Boziu. Czekaj, masz jedzenie ty w ogóle jeszcze? A, masz. Dobrze, że ci wziąłem to jedzenie. Dobrze, że ci wziąłem jedzenie. Antydobiotyk, dobra. Tam jest kolejna skrzynka, widzę już. Tu jakieś skały. O, tam chyba jest jaskinia, jak się nie mylę, w tym miejscu tam, o, gdzie patrzę. Zaraz tam przejdziemy, czekaj. O, coś tam zleciało. Mamut kogoś rzuca na dół. Dobra, chodźmy tam. Tam coś jest. Najpierw tu chodź. Tylko nie wyląduj mi. O, aha, tu są diamenty. Tu mamy, widzę, diamenty. Diamenty, diamenty. Dobra, gdzieś idziemy pingwiny sprawdzić. A czekajcie, tam jest chyba wejście do jaskini. Jak dobrze pamiętam. Albo mogę się mylić, nie? Tu nie. To nie tu wejście jest? A myślałem, że tu. Ja bym się pomylił i proszę... Kolejna skrzynka, tak jak mówiłem. O, tam coś chodzi. O, jelonek. O, już ucieka przed kimś. Dobra, my chcemy pingwina. Mamuty, widzę, że się czymś tam zajęli. Czekajcie, albo tu będą te jaskinia była, albo piętro wyżej. Zaraz to sprawdzimy. Wiem, że gdzieś tutaj była jaskinia. Gdzieś tu, może tam trochę dalej, albo tutaj, nie. Tu nie będzie, dobra. Co to tam chodzi? O, Yeti! Yeti! Nie wierzę, Yeti jest się, patrz! Patrzcie, co tam chodzi, Yeti! Bez kitu, że Yeti se chodzi. Normalnie nie wierzę w to, nie? Yeti! Tam co to tam łazi? Patrzcie tam! Yeti! Świąteczny ten, nie? Dobra, ale go nie będziemy z nim walczyć, bo nie mamy na tyle sił. Weźmiemy jak... O, drugi Yeti! Patrzcie tam! Drugi jest! Tam, w tamtą skrzynkę, tam gdzie ja patrzę teraz. O, widzicie go? Patrzcie! Jeden! A tam drugi gdzieś był. Tu, patrzcie, tu, o, drugi, kuźwa, ile ich jest?
Dobra, nie zaczynajmy. Patrzcie tutaj, co tutaj się dzieje w ogóle. Jakieś... Dobra, my spadamy stąd, bo nas zaraz zeżerą. My mieliśmy pingwiny szukać, a nie tego. Yetich. Skrzynka. Tu była gdzieś ta jaskinia. Ja wiem, że gdzieś tutaj jest ta jaskinia. Na bank. Jak są tu diamenty, to i musi być gdzieś tu jaskinia w pobliżu. To Yeti chyba się tak wydziera. Dobra, gdzieś tam wylądujemy. Skończymy gdzieś tutaj sobie i po prostu... W następnym odcinku będziemy dalej szukać tych pingwinów, nie? Bo tutaj ich nie mogę znaleźć. Myślałem, że tutaj będzie też tam gdzieś jaskinia, bo była... Jak pamiętam wtedy. Może gdzieś tutaj jest ta jaskinia? Czekaj, wylądujmy sobie gdzieś tu na razie. Da się wylądować gdzieś tutaj. Ona jest chyba tam, o może to tam jest ta jaskinia. Znajdziemy my tych pingwinów wreszcie czy nie? Bo my już prawie całą wyspę przepłynęliśmy i... przelecieliśmy. No nie, no w sumie jeszcze nie, ale tego, lodową, ale chyba, że po drugiej stronie będzie. O, może pójdziemy tam jeszcze do wieży, ale już nie zdążymy. Dobra, sprawdźmy tam jeszcze. Tak na szybko. Nie, myślałem, że to wejście do jaskini, nie. Czyli tu też nie. O, aha, to kupa. Myślałem. Wow, ty się tam nie szalej tak. Dobra, moi drodzy, tutaj się zakończymy chyba. No, bez kitu, że się skaleczyłeś. Takim lądowaniem. Tu se zakończymy chyba. Albo na jakąś wyspę pójdziemy, gdzie będzie bezpieczniej. Poczekajcie. I tu się zakończymy, a wrócimy później. O, tu będzie bezpieczniej na pewno, niż tam. Będziemy dalej szukać pingwinów w następnym odcinku, bo jak na razie... z tymi pingwinami coś ciężko jest, kurde. Co to za pogoda taka? Dobra, tak jak powiedziałem, będziemy dalej szukać w następnym odcinku pingwinów. Niestety nie udało się w tym odcinku znaleźć żadnego. Żadnego pingwinka, kurna. Nadaremno przylecieliśmy taki kawał. Jeszcze może się uda w następnym. A póki co, to dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Dzięki wielkie, na razie. Cześć, cześć.